kuropatwa! Przepióra! Przepióra, kura przepióra, gdzieś tam uciekła. Witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj jadę sam jak zwykle, albo jak przeważnie. I dzisiaj sobie porozmawiam o tym, jak to się jeździ samemu i czy da się w ogóle jeździć samemu i czy jest sens jeździć samemu. Więc wjeżdżamy w bezdroża, a ja zapraszam na intro. Partnerem kanału jest MotoTrip, największy salon quadów, skuterów i motorów w Małopolsce. Dzień dobry moje robaczki, drogie. Chciałem dzisiaj z wami pogadać o plusach i minusach, że tak powiem, jazdy samemu. No bo zdarzają się różne komentarze, w których jedni twierdzą, że bez sensu jeździć samemu, inni twierdzą, że spoko. Inni pierdolą znowu od rzeczy, że a gdzieś się zawiesiłeś, mogłeś wyjechać, byłoby łatwo. No to rozwiejemy dzisiaj pewne mity, pogadamy sobie. Patrzcie jak ładnie, jaka ładna woda. Dzisiaj gdzieś wjechałem, nie jechałem tędy jeszcze, zobaczymy gdzie wjadę, może odpukać. Mam nadzieję, że mnie nic nie spotka złego, albo nic śmierdzącego tu nie będzie wylane. Wczoraj, przedwczoraj popadało, więc fajnie będzie się dzisiaj pobrudzić trochę. Więc czemu ja jeżdżę samemu? Przede wszystkim, może zadajmy sobie na początek takie pytanie. O, jakiś tam styl. Ja jeżdżę sam, bo lubię jeździć sam, lubię się wyciszyć, odpocząć. Jakby mówię, zjednoczyć się z gadem i sobie ten... O, spokojnie, żeby... Dzięki. Spokojnie sobie. Gdzież on tam, kurwa, władzi, ucieka, jakbym, nie wiem, nie jadę ciągnikiem. Pojeździć sobie samemu, odpocząć trochę, odreagować. Powalczyć ze swoimi myślami jakimiś tam na przykład z całego tygodnia, więc bardzo lubię po prostu się samemu przejechać, żeby odpocząć przede wszystkim. Kład jest dla mnie taką odskocznią, dzięki której zapominam o różnych tam jakichś problemach. Poza tym mam jakieś tam, ja mam jakąś ciągle burzę myśli różnych gdzieś tam w głowie, różne rzeczy sobie rozkminiam. Więc sobie w takich momentach gdzieś tam mam szansę dać upust tym moim wszystkim myślom, nagrać jakiś odcinek dla was, podzielić się z wami z tymi moimi przemyśleniami, no i zobaczyć, czy wy myślicie podobnie, czy nie, czy tylko ja myślę tak na takie tematy, mam takie zdanie, no różne rzeczy się okazują, zobaczymy, ale tu było to, o Jezu. A ja nie mam dalej napędu na 4, więc zaraz się tu zakopię i znowu będzie gdakanie. Ale nie, tu już są drzewa, więc spoko. O właśnie, jeszcze muszę sobie pas kupić, bo dobrze mi tam niektórzy mówili. Ja w sumie, no na lajk jestem, nawet nie wiedziałem na początku, że coś takiego jest, jak taki pas do tego, żeby owinąć wokół drzewa, jak się wyciągam. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy mi tam zwrócili uwagę, żebym sobie coś takiego kupił. No bo nie miałem za bardzo, wiedziałem, że coś takiego jest, ale nie do końca miałem... że tak powiem na ten temat pojęcie, ale teraz wiem, że mi się to przyda i to jest bardzo fajna rzecz faktycznie, więc sobie muszę coś takiego naruchać. Ogólnie ja się dość sporo zaczynam ostatnio wyciągać z różnych tarapat, więc taka rzecz mi się jak najbardziej spoko. Smygniemy sobie tak trasą moją ulubioną, tutaj zobaczymy co się dzieje, co tam w terenie słychać, a później sobie pojedziemy odkryć jakąś może nową traskę. Więc tak, ja jeżdżę sam, tak jak powiedziałem wam właśnie z takich powodów. Mam ochotę pojeździć z kimś, to oczywiście się umawiam, bo mam z kim pojeździć, ale jak dla mnie najlepsze wypady, jak już ci co mnie znają i wiedzą, bo są na Discordzie albo ze mną jeżdżą, dla mnie najlepsze zawsze są wypady max 3-osobowe. Bo po pierwsze i można się skoncentrować na tym, gdzie się jedzie, co się robi. Po drugie, nie trzeba mieć oczu wokół głowy, żeby uważać, co 10 osoba gdzieś tam głupiego odwali. Więc takie wyprawy są dla mnie najlepsze. A poza tym w 2 osoby, na 2 kłady, to już jest dla mnie bajka. To jest, jakbym mógł powiedzieć, najlepsze, co może być. Najbardziej lubię. No i możemy się zatrzymać i sobie pogadać. Mamy jakiś plan, to sobie go organizujemy. I można spędzić ten fajny czas w takim fajnym, małym towarzystwie. To jakby dla mnie jest takim najbardziej fajnym
motywem. Ale to fajnie. Zawsze marzę, żeby na tej górce skoczyć, ale boję się, że sobie zęby wybiję. Ale kiedyś może padnę te drzewka, tu są. No, więc poza tym jeżdżę właśnie tak, o, jadę, poglądam sobie, wyciszę się trochę, wychilluję. Tu się zatrzymam, mam ochotę, to się zatrzymam tu, mam ochotę, to się zatrzymam tam. Nie muszę się nikogo słuchać. I to jest fajne. Czy jest niebezpiecznie? No owszem, zawsze jest coś nie tak, no bo jest większe prawdopodobieństwo, że jak coś się stanie, no to masz przerąbane, bo musisz się jakoś wykaraskać gdzieś i sobie radzić z jakimiś tam rzeczami. Ja o tyle, o ile jeżdżę sam, rozłożyli mi tu to drzewo, nie wiem po co, ale ja pojadę sobie tędy. Ja się staram nie wjeżdżać gdzieś w aż taki teren duży, żeby nie było później możliwości na przykład jakoś mnie tego stamtąd wydostać. No zawsze tam postaram się zadzwonić po kuzyna, czy siwy ma 4x4, no to może akurat któryś nie pije, nie jest po browarze, bo się wiosna zaczyna grillowanie, to zawsze mnie może ktoś wyciągnąć. Jedną obawę, co mam taką samemu, to zawsze tego, że kurwa nadejdzie taki dzień na przykład, że mi pierdolnie pasek. Tego się boję. I boję się, żeby to nie było w jakimś takim chujowym miejscu, gdzie później będę miał problem się wyciągnąć. No ale zobaczymy jak to będzie. Nie ma co snuć jakichś czarnych scenariuszy. Jeżdżę półtorej roku. Tak, a nie inaczej, jeżdżę raz sam, raz kimś. I powiem wam, w ten sposób się najbardziej i najlepiej bawię. O tam, gdzie zawsze jest największe, bo to jest, nie zawiodłem się, mogę tam pojechać. Ale właśnie sam tam nie pojadę, bo już wiem, czym to tam pachnie. Jest to miejsce, gdzie kiedyś z Robertem G straciłem rejestrację. Ja w ogóle pozdrawiam Roberta G, w ogóle bardzo sympatyczna ostatnio akcja miała miejsce, bo Robert zmienił sobie kłada na nowego, na TGB 1000, w ogóle bardzo ładny kład. No jak wiecie, mamy zniżki, które ja mogę wam dawać na pierwszy przegląd w mototripie, no i tam może i dzięki temu też można utargować lepszą cenę, ale to już zostanę w tajemnicy tym, którzy sobie kupują albo chcą kupić, to mogą sobie rozkminić. I coś miałem mówić, i no i Roberto sobie kupił TGB 1000, no i idę, poskoczyłem sobie na ploty zobaczyć, co tam słychać w mototrip. No i sobie wskakuję, a tam co? A tam nagroda dla mnie czekała. Fajna od Roberta, podziękowanie za to, że mogłem w jakiś sposób pomóc załatwić tą zniżkę czy coś tam. Bardzo dziękuję, Robert, jeszcze raz. No i to są takie rzeczy, których człowiek się... Jeszcze wam kiedyś zrobię taki odcinek o tym, jak jak to jest, że ten kanał jednak fajnie pomaga ludziom. Więc to wam chciałem pokazać takie coś, bo to tam mówicie, gdekacie niektórzy, że ale cewka chujowa, bo się zakopanie może z kolejny wyjechać. Ale weźcie sobie, pomyślcie, schowajcie dumę do kieszeni i pierdolenie tam jakieś, jak to się zna. Ale patrzcie, jedziesz tak między takimi kolejnami. Jest moment nieuwagi albo coś, ześlizgną ci się koła, ty się wieszasz pod woziem. I co zrobisz, jak wyjedziesz? Sam jesteś, co, dźwigniesz to? Nie dźwigniesz. Nie masz drzewa blisko? Nie masz. Musisz coś kombinować, gdzieś się tam podepniesz i co, niby prosta droga, powiesz jeden z drugi, bula ty kurwa kretynie, jak mogłeś się wypierdolić sam i wyciągarką wyciągać na prostej drodze, przecież to była prosta droga, ale pomyśl, idioto, jeden z drugim, ci co piszą takie komentarze, jak widzicie, że jest taka dziura i można się naprawdę na prostej drodze zawiesić, więc nie pierdzielcie bzdur, niektórzy jakby się pozjadali wszystkie rozumy, bo wystarczy wziąć pod uwagę jedną rzecz, współczynnik ludzki. Raz popełnisz jakiś błąd i leżysz, ześlizgniesz się. A tak to trzeba brać pod uwagę, że ty jesteś w tym miejscu akurat, w tym momencie i to ty podjąłeś taką, a nie inną decyzję i to tobie się ta ziemia obsunęła czy coś, prawda? I ty musisz z tego wybrnąć. Dlatego jak się jeździ samemu, trzeba... Jest to utrudnione, że musicie wpadać na różne pomysły, musicie kombinować. A to też jest fajne, bo się zatrzymasz, siądziesz sobie, ściągniesz sobie kask, włączasz myślenie, myślisz. Nie ma czegoś takiego, że
a ty wpadniesz do dziury, zleci się od razu 5 kumpli, wyciągną cię i jedziesz dalej. Nie! Nie spędzasz 5 minut przy jakiejś kolejnie, tylko spędzasz 30. Ale co, ale przy tym się zajebiście bawisz, jest fajnie, można sobie powalczyć z myślami, spocić się, pomęczyć się, no i jest elegancko. Ja tam lubię popełniać błędy, bo na błędach się człowiek uczy i nie jest tak źle, jakby każdy myślał, nie? Więc no, to takie narzekanie. Przemyślcie dwa razy sami następnym razem, zanim napiszecie jakąś głupotę. Pomyślcie dwa razy, czy wam się nie zdarza gdzieś pojechać i nie wiem, popełnić jakiegoś błędu, gdzieś zakopać, że zawsze jedziecie idealnie. Wszystko tip-top, jak wyjeżdżacie, to wyracacie, wszystko nigdy nic nie urwiecie, nie porysujecie. Jak tak myślicie, no to kurwa naprawdę wybaczam wam za pisanie takich wzdurnych komentarzy, bo krzyż wam na drogę, życzę powodzenia w jeździe takim i pozdrawiam, jak jesteście tacy nieomylni. I dziwię się, że wszyscy, którzy piszą, siedzą w domach przed kompem i piją sobie tam kawkę czy herbatkę i pierdolą takie bzdury, a nie jeżdżą na Paryż-Dakar czy gdzieś tam. Wzorcowe myślenie. Naprawdę, niektórych w internecie jest... Zastanawiam się, czy czasami niektórzy już wyrośli, czy jeszcze, nie wiem, czy tak jak mówiłem, że jeżdżą razem, to jeżdżą z matkami swoimi jeszcze, by się nimi opiekowali. Ja jeżdżę i relaksuję się i podziwiam sobie widoczki, jest fajnie i nie narzekam. Chcę, to się gdzieś wpierdzielę w błoto, nie chcę się pierdzielę, więc co, jak mam polecić jazdę samemu, czy nie polecać? Oczywiście, że polecam, ale polecam jeździć w takich miejscach, gdzie łatwo można gdzieś wyjść, poprosić o jakąś pomoc, albo zadzwonić po kogoś, żeby ktoś po was przyjechał i was pomógł się wykaraskać z tych jakichś tam problemów, które macie. Więc no tyle, no co mam więcej mówić. Ja lubię jeździć sam, ale lubię też jeździć w małych grupach. To podkreślam zawsze i to mi się podoba. Więc co, życzę wam wszystkim, i tym, którzy marudzą, i tym, którzy nie marudzą u mnie pod firmami, zarówno jedni, drudzy i tak je oglądają, więc bardzo się cieszę. Sprawia mi to bardzo dużą przyjemność, bo jest was coraz więcej. No i co? No i życzę wam tylko szerokiej drogi, dużego albo małego błota, zależy jak już tam ktoś woli. No i największe co? Czerpania największej przyjemności z jazdy, nieważne już w jaki sposób, ale czerpanie i po prostu z tego, że jesteście tu w tym momencie i na tej właśnie maszynie. Więc pozdrawiam, bawcie się dobrze i do zobaczenia, na razie, hej.